Izabella Sierakowska nie żyje. Miała 74 lata. Izabella Sierakowska nie żyje. Nie żyje była posłanka Izabella Sierakowska. Po długiej, ciężkiej chorobie odeszła po nierównej walce, przekazał syn byłej polityk SDRP i SLD. Sierakowska miała 74 lata. Informacje o śmierci Sierakowskiej potwierdził w rozmowie z PAP Krzysztof Janik. Niestety to prawda, zmarła dzisiaj nad ranem, powiedział w środę polityk lewicy. Były szef SLD, europoseł Leszek Miller we wpisie na Twitterze podkreślał, że Sierakowska to mądra, piękna, dobra, odważna, wspaniała kobieta polskiej lewicy. Zapamiętam jej odwagę i energię. Dzieliła się tym z tymi, którzy tego potrzebowali, dyskryminowanymi, zapomnianymi, potrzebującymi. Dziękuję, napisał z kolei lider Wiosny, europoseł Robert Biedroń. Wiceszef klubu Lewicy Krzysztof Śmiszek ocenił, że Sierakowska była polityczką z krwi i kości, i podkreślał jej feminizm. Poznałem ją w czasach, kiedy ryzykownym było walczyć o prawa mniejszości, świeckie państwo czy prawa człowieka. Takie osoby jak ona dodawały wtedy otuchy i napawały wiarą, że jeszcze będzie normalnie, napisał na Twitterze. Posłanka Lewicy Anna Maria Żukowska we wpisie w mediach społecznościowych przypominała z kolei, że Izabella Sierakowska była współtwórczynią ustawy liberalizującej przepisy dotyczące przerwania ciąży, która weszła w życie w 1996 rok. Polityczka, feministka, wypowiedziała znamienne słowa o kościele. Trzeba bić na alarm, po zniszczeniu jednej dyktatury zaczyna nam grozić druga, napisała Żukowska. Dariusz Joński, kiedyś związany z SLD, dziś poseł Koalicji Obywatelskiej napisał z kolei, bardzo smutna wiadomość. Nie żyje Izabella Sierakowska. Smutek i żal. Izabella Sierakowska od 1989 do 2005 roku z ramienia PZPR oraz Sojuszu Lewicy Demokratycznej sprawowała mandat posłanki 10, 1, 2, 3 i 4 kadencji. Była współprzewodniczącą SDRP, a w Sojuszu zasiadała w zarządzie krajowym. W 2004 roku odeszła do Socjaldemokracji Polskiej. W 6 kadencji Sejmu lata 2007-2011 była członkiem koła SDPL.